Kanion śmierci czeka na nas, ale jak widać nie możemy cofnąć się niestety tutaj, bo brama jest zamknięta. Jak widać na mapie, pojawiamy się w tym miejscu i mamy tutaj do przejścia dość długi kawałek drogi, aby dostać się w tamto miejsce zaznaczone X-em, gdzie nas... Może tu żyć, ale nie zamierzam się jeszcze pobić. Dokładnie, Zak. Gdzie nas po prostu zamkną po raz kolejny w więzieniu, ale będziemy przynajmniej żyć. I proszę bardzo, tutaj są takie w tym kanionie śmierci, są porozrzucane obeliski. I proszę bardzo, zachodni obelisk, one były zbudowane dla żołnierzy, ale również Zak może ich użyć. No i taki obelisk rzuca na nas siłę. I proszę bardzo, mamy tutaj do czynienia z młodym łucznikiem, choć to naprawdę jest kusznik. I właściwie nie mogę powiedzieć, żeby był jakimś strasznym przeciwnikiem, chyba że dopadnie Zaka kilku z nich. O, proszę bardzo. Również warto spojrzeć na samo wyposażenie Zaka. Zak ma tutaj brązową szablę, która jest... raczej nie należy do zbyt dobrych, ale patrząc na... wyposażenie tych żołnierzy, to jest to broń w miarę znośna. Tak, myślę, że jest to broń w miarę znośna i można... można wyżyć używając ją. I właśnie tak będzie wyglądała tutaj rozgrywka w tym kanionie śmierci. Trzeba uważać, gdyż jak widać nie mamy w ogóle leczenia. Nie lubię takich spacerów, ale jeśli to koniecznie... Oj. I teraz wpadłem w tarapaty, bo młody wojownik mnie zauważył, a on ma dość dobrą obronę, więc niełatwym będzie go pokonać. Ale jednak da się. Troszkę mnie otłuk, ale mając 400 punktów zdrowia na sile, nie jest to najgorsze. O, skończyła mi się siła, niedobrze. No, ale całe szczęście wojownik został pokonany. Tak, na wojowników zdecydowanie bardziej należy uważać. I tutaj jest takie miejsce, taki przesmyk w górach, gdzie można sobie... Gdzie leży skarb? Kryjówka. I w tej kryjówce, proszę bardzo, jest 50 tysięcy złota. Zważając na to, że straciliśmy cały ekwipunek, to każde pieniądze się przydadzą. Choć to jest ciekawe, że nam nie odbiorą tych pieniędzy ci... jak im tam... strażnicy. Tak, to jest trochę takie... Ale mniejsza, no to jest gra, więc nie może być tak bardzo realistycznie, proszę bardzo. I tutaj najgroźniejszy przeciwnik, z jakim możemy mieć do czynienia, jest to... Oj, jest to... nawiedzony pająk. Z którym nie polecam walczyć w otwartej walce, gdyż ma 85 ataku, mój Zak jest słaby z tą szabelką, 50 ataku to naprawdę nie jest dużo. Proszę bardzo, zginął, więc takiego pająka polecam zabić ciosem w plecy. Bez tego naprawdę mogą być problemy. Ej, nie zobaczył. Naprawdę, bez ciosu w plecy byłyby tutaj olbrzymie problemy. Nawet z ciosem mogą wystąpić drobne niedogodności w zabijaniu pająków. To nie zadziała w ten sposób. O, ale jeśli się uda, to dostajemy żądło pająka. Więc, tak się zastanawiam, kiedy będę mógł sobie odpocząć. Oczywiście doświadczenie, więc warto ich pokonać. Nie jest to, nie jak mówię, spacerów, nie jest to, to najłatwiejsze konieczne zadanie, ale... Ale uwierzcie mi, na Suslanger będą trudniejsze. Zauważył mnie niestety. Spróbuję taktyki bicia po ręce. Będę miał nadzieję... Ajajajajaj. Widzicie, co się dzieje. Można oberwać za 100 krytyczne i wtedy jest
dość niefajnie. No bo nie nosimy żadnego hełmu i... Nie nosimy żadnego hełmu i to naprawdę jest... bez hełmu jesteśmy bezbronni praktycznie, gdy chodzi o ciosy w głowę. To niemożliwe. O, proszę bardzo, teraz się udało. Ale ten młody wojownik znów nas zobaczył. Może będziemy mieć więcej szczęścia i tym razem go my pokonamy. Ale zobaczcie, dość fajną zbroję ma, fajnie wyglądającą. Więc... Naprawdę fajnie to wygląda. Teraz spróbuję to zrobić w inny sposób, gdyż... w ten sposób nie wyszło. O, proszę bardzo. Obrócił się w drugą stronę, więc teraz spróbuję mu zadać tutaj cios w plecy. Zrobione. I proszę bardzo. Tak naprawdę w tym kanionie bicie ciosem w plecy jest bardzo ważne. Gdzież ten drugi wojownik? On się tutaj skrada. Wstrzymaj się. Oj. Nie wyszło to za dobrze. A jeszcze nie jesteśmy nawet w połowie kanionu, więc... Kardaur by nas... by zapłacił tym nekromantom. No Zak, proszę cię, cios w plecy za... nie zabiłeś go. Nie wiem co powiedzieć. Ja rozumiem, że nie masz siły, ale... ale zlituj się. Nie po to masz wykupiony cios w plecy dwa razy, żeby zwykłego wojownika nie zabić. Mniejsza. Oczywiście właściwie nie ma naprawdę tak dużo dużej nagrody za tych przeciwników, ale ja tam wolę ich zabić, no bo no wiecie jak to jest. O i proszę bardzo, kolejni przeciwnicy są to, jest to młody mag wojownik i trzeba na nich uważać jak na tak samo jak na każdy rodzaj magów. Gdyż naprawdę potrafią się uprzykrzyć nam życie czarami. Mają dość potężny czar kwasowy podmuch. Albo i nie. Błyskawice mają. Myślałem, że mają kwasowy podmuch, ale mniejsza o to. Jest on dość potężny. Całe szczęście, że mają tylko 26 punktów życia, to jeszcze mniej niż ci robalogłowi, ale... oj, nie uda się. Ale jeśli mogę to zrozumieć w tej lokacji, gdyż jesteśmy pozbawieni naszego ekwipunku i drużyny, to nie mogę zrozumieć, dlaczego tacy słabi byli robalogłowi. Nie powinieneś był prosić. Nie chcę walczyć z tym wojownikiem, bo on mnie raczej pokona. Naprawdę, brak zbroi jest... bardzo, bardzo przeszkadza. Więc będę musiał najpierw zabić tego młodego wojownika, gdyż on jest tutaj niepotrzebny. A, to było chamskie z jego strony. Spróbujmy jeszcze raz. No. O, co? Nie, tak, nie czołgałem się. Naprawdę, i tutaj w tym kanionie również nie zmienia się dzień i noc, więc niestety nie ma co czekać na bardziej sprzyjające warunki, więc... No niestety. O, dobra. Z celowaniem w głowę to był głupi pomysł. A, i teraz widzicie jak to jest losowo. Przedtem dokładnie w ten sam sposób dokładnie w ten sam sposób biegnę i za każdym razem wynik tego jest inny. Dajesz, Zak, dajesz, bo zginiesz zaraz. No, Zak ma trochę tutaj pecha w tym celowaniu. Naprawdę, na tyle ciosów, a nie jednego skutecznego, to jest troszkę odrobinę szaleństwo. I widzicie, jak bardzo przydałaby się nam siła.
Musicie to przyznać, że ze siłą byłoby dużo łatwiej. Przecież pokonałem nawet takiego wojownika, mając na sobie siłę. No, może nie bez problemów, ale jednak pokonałem, więc... Więc jest to jakieś udogodnienie. Dobra, jak widać tutaj na górce są... tutaj na górce są kusznicy, więc należy się tam przekraść i zajść ich od tyłu. Nie ma mowy. Bo to naprawdę pomoże w ich pokonaniu. No, przecież wiadomo. I polecam zacząć od tego bardziej oddalonego, gdyż jeśli udałoby się nam zabić go jednym ciosem, to ten drugi nie powinien tego zauważyć, a w drugą stronę może być już różnie. Każdy drobiazg może pomóc. Proszę bardzo, nie żyje. I drugi młody łucznik, oj. No widzicie, za każdym razem trafia, bo jest to jednak łucznik, ale zadaje... ale nie zadaje prawie w ogóle obrażeń. Dobra, to zabiję jeszcze tego pająka i widzimy się w kolejnym odcinku. Może się uda za pierwszym razem? No, chyba się uda. Chyba nie najgorzej to... Tak, tak. Pozostaje czekać na udany rzut. O, świetnie, udało się. No, to do zobaczenia w kolejnym odcinku Zagrabienia.